W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o frakcji Inkwizycji występującej w grze Risen autorstwa dobrze nam już znanego studia Piranha Bytes. Postanowiłem zrobić materiał o czymś innym, bo uważam, że Risen też zasługuje na swoje 5 minut na tym kanale. Nie zapomnijcie zostawić oceny po obejrzeniu i koniecznie dajcie znać, co myślicie o temacie poruszanym w filmie lub po prostu, czy tego typu materiał wam się podoba. Jeśli macie propozycje na inne tematy, to dajcie znać standardowo w sekcji komentarzy. Bez przedłużania intro i lecimy z tematem filmu. Inkwizycja została powołana przez króla, aby zajmowała się badaniem różnych dziwnych zjawisk, które nastąpiły po wydarzeniu nazywanym Mroczna Fala. Dla tych, co nie wiedzą, była to potężna fala magicznej energii, za pomocą której nieznany mag wygnał bogów z tego świata i przy tym uwolnił niemal wszystkich tytanów, z wyjątkiem tytana ognia i tych, które były uwięzione w Arborei. Jeśli chodzi o samych tytanów, to była to taka rasa istot rządzących siłami natury. Rządzili oni światem przed przybyciem bogów. Fala wiodła ze sobą bardzo złe skutki, bo pomimo iż ludzie nie byli już niewolnikami bogów, mieli na głowie uwolnionych tytanów, którzy zaczęli wyniszczać rasę ludzką. Wracając do tematu odcinka. Król mianował Mendozę przywódcą Inkwizycji na wyspie Faranga, na której rozgrywa się pierwsza odsłona gry. Jeśli chodzi o Risena 1, to gdy tylko do Mendozy dotarły wieści o dziwnych ruinach, które wyłoniły się spod ziemi, Inkwizytor postanowił wrócić na Farangę. Główną siedzibą Inkwizycji stała się wulkaniczna twierdza i wojownicy zakonu rozpoczęli przeszukiwanie ruin w celu odnalezienia jakiegoś sposobu na pokonanie uwolnionych tytanów. Warto też zaznaczyć, że w pierwszej odsłonie gry miasto jest zamknięte i nie można go opuszczać. Osoby nie stosujące się do zakazu zostają siłą wcielone na stanowisko rekruta, gdzie odbywają szkolenie na wojownika zakonu właśnie we wspomnianej przed chwilą wulkanicznej twierdzy. We frakcji jest hierarchia, która prezentuje się następująco. Zaczynamy sobie od stopnia rekruta i na tym stanowisku wykonujemy zadania małej wagi i przechodzimy dosyć intensywne szkolenie zarówno z dziedziny bojowej, jak i tej bardziej takiej organizacyjnej. Później mamy wojownika zakonu, czyli tak zwanego protektora. Należy ukończyć podstawowe szkolenie, które składa się głównie z walk na arenie. Kolejny stopień to komendant, aby nim zostać należy zrobić to co w przypadku poprzednich stopni oraz być jednym z najlepszych wojowników zakonu i zasłużyć się dla Inkwizycji. Ostatnim stopniem jest Inkwizytor. Ten tytuł był nadawany przez samego króla. Co ciekawe, w pierwszej odsłonie gry również możemy uzyskać stopień Inkwizytora. Na koniec filmu poruszę temat, jak wygląda gra w samej frakcji, biorąc oczywiście pod uwagę Risena 1, bo trochę chciałbym wam opowiedzieć na bazie moich doświadczeń z grą, ale zanim do tego przejdę, to opowiem wam jeszcze, jak sytuacja wygląda z Inkwizycją w pozostałych częściach gry. Akcja Risena 2 Mroczne Wody dzieje się 10 lat po wydarzeniach, które mogliśmy poznać grając w Risena 1. Po tym czasie Inkwizycja zaczynała bardziej przypominać oddział militarny niż zakon. Duża część protektorów i ogólnie członków Inkwizycji w tej części gry posługuje się muszkietami oraz strzelbami. Ich pancerze również uległy sporej zmianie. Pomimo dużej mocy, te bronie nie były wystarczające, aby stawić czoła tytanom. Ich flota morska cały czas się pomniejszała, ponieważ w grze występuje kraken, który zatapia okręty i statki należące do Inkwizycji. W Risenie 3 sytuacja jest podobna do tej z poprzedniej części, jeśli chodzi o bronie dystansowe i uzbrojenie. Jednak dodatkowo nadeszło nowe zagrożenie, z którym wszyscy tam muszą się zmierzyć. Wiem, że gra już ma swoje lata, ale nie będę poruszał tego tematu w tym filmie w celu uniknięcia ewentualnych spoilerów dla tych, którzy nie byli przekonani co do serii gier Risen i może dopiero po tym filmie sięgną po te tytuły. Wracając do naszego Risena 1, rozgrywka po stronie zakonu, czyli tej naszej Inkwizycji, zawsze bardzo mi się podobała. Sama gra po części narzuca nam wybór frakcji, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, jest zakaz opuszczania miasta i każdy, kto go złamie lub natknie się na Inkwizycję, jest musowo wcielany do zakonu na stanowisko rekruta. Wiadomo, można tego uniknąć i jest szansa, aby wybrać inną frakcję. Oprócz Inkwizycji mamy jeszcze obóz bandytów, który mieści się na bagnie, ale osobiście moim zdaniem klimat tego obozu nie dorównuje klimatowi grania po stronie zakonu. Można też dobrowolnie zgłosić się do Inkwizycji, robiąc zadania w mieście, co bardzo polecam, bo daje to oczywiście więcej expa i lepszy feeling z samej gry. Jeżeli chodzi o samą ścieżkę Inkwizycji, to mamy do wyboru wojownika zakonu i maga. Jak sama nazwa wskazuje, wojownik zakonu specjalizuje się głównie w walce kosturami bojowymi, zaś mag skupia się bardziej na magii kryształów, za pomocą których może rzucać zaklęcia. Ja grałem trochę eksperymentalnie, ponieważ miałem mieszany build i szedłem zarówno w walkę kosturami, jak i magię. Gra we frakcji jest bardzo klimatyczna, tak jak już wspominałem w kontekście zestawienia z obozem bandytów. Mamy swój własny pokój, do którego jesteśmy przydzieleni, czuć po prostu to, że jest się tym rekrutem.
Same zadania są wykonane w dość prosty sposób, jeśli chodzi o proces spinania się w hierarchii frakcji, ale uzależniają i przyjemnie się je wykonuje. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj prowadzenie śledztwa o zamordowaniu jednego z rekrutów. Jak sięgam pamięcią wtedy, kiedy przechodziłem grę pierwszy raz, to pamiętam, że zadanie jest tak skonstruowane, że do końca nie mamy pewności, kto jest tym prawdziwym mordercą. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i dajcie znać, co myślicie o tego typu materiałach, lub jeśli macie jakieś pomysły na zrealizowanie innych tematów, to zachęcam oczywiście do pisania tego w sekcji komentarzy. Dziękuję serdecznie moim wspierającym i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!